Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie Miłej Niedzieli. Zapraszam Was na nowości kosmetyczne. Przepraszam od razu, że nie było wczoraj vloga, ale niestety w ciągu tygodnia nic nie nagrywałam, więc też nie miałam co wrzucić. Ale za to dzisiaj chciałam już coś tutaj puścić na kanał, żebyście mogli troszeczkę sobie umilić czas, więc mam nadzieję, że tak też się stanie. Tym razem nie mamy zbyt dużo nowości, szczególnie kosmetycznych. Wynika to pewnie z tego, co się w tym momencie dzieje na świecie, dlatego że na przykład Jeffree Star mówił, że opóźnia premierę swojej nowej kolekcji. Tak samo było z Manny Hemingway i Lunar Beauty, dlatego no niektóre marki pewnie delikatnie się wstrzymały, ale nie wszystkie, więc trochę mam tutaj, żeby Wam poopowiadać. To co, w ogóle większość będzie tym razem pielęgnacyjna, nie kosmetyczna, ale zaczniemy właśnie najpierw od, no kosmetyczna, kolorówkowa, więc zaczniemy najpierw od tego i mamy nowe palety w sumie, nic więcej innego nie ma. I mamy tak, markę Melt Cosmetics, ona niestety nie jest dostępna w Polsce, ale jeżeli dobrze się orientuję, znajdziecie ją na Beauty Bay. I oni wypuszczają teraz nową paletę, która nazywa się Rust. I ogólnie Melt Cosmetics znany jest z tych takich paletek w formie kółek, że one tak jakby nachodzą na siebie, że macie taki właśnie stack. Bo to się nawet nazywa chyba Melt Stack. Czyli macie taki, po prostu takie kilka cieni złożonych i oni już właśnie wcześniej mieli taki stack w kolorze Rust. Teraz robię paletę po prostu dokładając jeszcze troszeczkę innych cieni. No i tak jak widzicie, tak wygląda paleta i muszę Wam powiedzieć, że ona bardzo mi się podoba. Fajne ma kolory, jest zdecydowanie taka cieplejsza, ale tematy bardzo mi się podobają i też bardzo mi się podoba, jak ona właśnie tutaj, jak możecie zobaczyć, wygląda na swatchach. Nie wiem, czy ją kupię, dlatego że no ostatnio nie zamawiam nic online i w ogóle żadnej kolorówki, bo mam po prostu w tym momencie tyle tego, że nie potrzebuję. Ale to jest faktycznie coś, co może być ciekawe. Ona kosztuje $58, więc też nie aż tak mało. Ale sama paleta w sobie i opakowanie i kolorystyka mi się podoba, więc może jeżeli ktoś też ma podobny gust i szuka czegoś nowego, to może to będzie coś dla Was. Czy to już jest dostępne? Jest dostępne w tym momencie na Melt Cosmetics. Nie wiem, czy jest na Beauty Bay, zobaczę. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, KKW Beauty i mamy kolekcję Classic 2. Wcześniej była jedynka, która była dużo cieplejsza, a teraz właśnie mamy paletę, gdzie mamy 2, 4, 6, 8, 10 cieni i one są już chłodniejsze. To nie powiedziałam, że to będzie maksymalnie chłodna paleta, bo mamy tutaj taki jeden ciepły, taki rudawy odcień, ale w porównaniu właśnie do tej klasycznej jedynki, no to to jest zdecydowanie bardziej chłodniejsza paleta. Albo neutralne, jeżeli coś takiego lubicie, to może też będzie coś to dla Was. Ja cały czas powiem Wam, że kusi mnie w ogóle cała marka KKW Beauty, bo estetycznie bardzo mi się podoba, bardzo podobają mi się te palety, ale nie wiem, czy pojawiła się już taka paleta, która jakby w 100% do mnie przemawia i chciałabym ją zamówić, licząc się z tym, że muszę zapłacić przesyłkę i zapewne cło, podatek i tak dalej, więc z jednej strony chciałabym przetestować te kosmetyki, bo i chodzi mi tutaj o właśnie cienie i o pomadki i o błyszczyki, no bo wyglądają pięknie, bardzo estetycznie, ale zastanawiam się właśnie, czy jest to warte zamawiania właśnie ze strony KKW Beauty. Jeżeli coś mieliście, czy to cienie, czy błyszczyki, czy pomadki, to dajcie znać, co Wy o tym myślicie i czy uważacie, że warto. Będzie dostępne 20 marca, więc to chyba dzisiaj jest 20? Nie, wczoraj był 20. A nie mam teraz zegarka, więc to już jest dostępne i ta paleta kosztuje $45. I już przedostatnie palety, to w sumie cała kolekcja Colourpop, oni znowu wypuścili kilka, ale w sumie chciałam się wypowiedzieć tylko o tej, dlatego że była jeszcze kolekcja z Mulan, z Disneyem, ale ta wydaje mi się trochę ciekawsza, to jest Making Moves, czyli jak wiecie, Making Moves, ale o tej Move. I tu właśnie mamy całą paletę. I tu znowu jest ukłon w stronę osób, które lubią chłodne odcienie. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja kiedyś faktycznie bardzo często malowałam oczy właśnie takimi cieniami, ale patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że po prostu takie kolory na mnie wyglądają bardzo brudno, bardzo szaro. I no jednak przez to, jaką ja mam karnację, kolor włosów i tak dalej, to jednak lepiej czuję się albo w takich typowo neutralnych odcieniach, albo jednak w takich ciepłych, w tych odcieniach czuję, że w ogóle ginę i czuję, wyglądam taką bardzo chorą. Więc to nie jest paleta dla mnie, ale widziałam, że bardzo dużo osób było nią zainteresowanych. Jak zwykle opakowanie piękne, no kolorystyka też mi się podoba, ale właśnie to nie jest kompletnie, to nie są moje klimaty. W skład tej kolekcji mamy też właśnie dwa róże, dwa błyszczyki, które w ogóle te błyszczyki serii Lux podobno nie są zbyt fajne. I bardzo mocno się kleją do ust, więc jak ktoś to tak daje znać. No i mamy też dwa cienie, te wiecie, klasyczne,
No nie, właśnie nie klasyczne, ale dla niej klasyczne. To jest super Shock Shadow. Te róże mi się podobają. Chociaż powiem wam, że miałam jeden róż z Colourpop. Z tej takiej kolekcji brzoskwinkowej. I niestety on się w ogóle nie utrzymywał na moich policzkach. Jak go nałożyłam rano, tak już po paru godzinach go nie było. Więc tak nie do końca kusi mnie cała ta kolekcja. Ale jeżeli was tak, no to daję znać, że ona jest już dostępna. I ostatnia już rzecz, tym razem polska marka. Patrzyłam właśnie, czy coś innego jeszcze powychodziło z polskich marek, ale... Chyba też na razie musimy się z tym wstrzymać, ale większa taka kolekcja, czyli Pierre René i palety szóstki, bo mamy ich, z tego co widzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba że jeszcze będą inne. Czekajcie, o, mam tutaj zapisane relacje, więc zobaczymy w zapisanych relacjach, co tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, okej, czyli mamy siedem tych paletek. Ale czy ktoś pokazał je wszystkie naraz, bo nie chce mi się... Okej, mam screena ze wszystkimi, tu akurat z Instastory Pranksterki. No i mamy właśnie paletki, one będą kosztowały 35 zł, są już w tym momencie dostępne online. No stacjonarnie raczej to nie jest najlepszy moment, żeby wychodzić kupować palety cieni, jakby co. I teraz, która mi się podoba? Jak tak patrzę na nie, podoba mi się w sumie ta fioletowa, szokujące. Ale oprócz tego, ogólnie uważam, że faktycznie ta kolorystyka jest ciekawa. Inny dobór kolorystyczny niż zazwyczaj się widzi, więc to jest fajne. Ale w sumie szczerze mówiąc nie ma tutaj nic takiego, po co ja bym chciała od razu lecieć i kupować. Więc ja raczej się na niej nie zdecyduję. Chociaż widzę, że też podoba mi się na przykład ta Colorado Springs, te trzy odcienie oczywiście matowe. To już jest nudne, nie? To już jest nudne. Ale właśnie jeżeli chodzi o cienie z Pierre René, to tak mam mieszane uczucia, bo maty bardzo mi się nie podobały, a metaliki w zależności w sumie od odcienia, bo te jasne były takie strasznie grudkowate, kredowate, ale na przykład już te ciemniejsze były dużo lepsze, takie mega intensywne, ale też znowu bardzo dużo się nabierało tego cienia, więc tak mam mieszane uczucia, nie wiem czy oni coś poprawili w jakości, czy na przykład jest ta sama standardowa jakość, dajcie znać, jeżeli macie te palety, co uważacie. No to co jest fajne, to to, że w takich malutkich paletkach macie też lusterko, jeżeli to jest dla kogoś ważne. Mnie to akurat tam nie interesuje, nie zwalam nawet uwagi na to, czy jest lusterko, czy nie, bo nie korzystam raczej. Mam jedno takie lusterko i mam jedno po prostu takie większe Sticky Maxa i to mi wystarczy, więc jakoś nie czuję potrzeby, jakby co to lusterko jest z co i wydostałam je kiedyś. A tamto to duże jest Sticky Maxa, więc no nie wiem. Nie wiem, jakoś tak widziałam te palety i tak... Okej, okay. Ale fajnie, że jest to coś nowego, bo rzadko się widzi takie szóstki. Nabla ostatnio właśnie wypuszczała, a poza tym to raczej niezbyt często, więc spoko. Fajnie, że mamy nowe produkty, fajnie, że mamy nowe cienie w polskich markach, ale dajcie znać, jeżeli miałyście, co o nich sądzicie. I tak naprawdę to jest wszystko tak typowo z kolorówki. Z pielęgnacji w ogóle nowa marka. Monday Born Beauty. To jest marka Tani Panosyan. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Ja w ogóle kiedyś bardzo ją oglądałam, ona jest przepiękna. I filmy są bardzo estetyczne. I to jest po prostu vlogerka ze Stanów Zjednoczonych. Ona kiedyś dużo częściej nagrywała niż teraz, pewnie dlatego, że właśnie w międzyczasie zajmowała się tą nową marką. I samo opakowanie, sam w ogóle koncept, ten minimalizm wszystkiego i ogólnie całość bardzo mi się podoba. W tym momencie właśnie Tani wyszła z... Czekajcie, jak to się nazywa? Gentle Resurfacing Serum i tu mamy właśnie kwas mlekowy plus niacynamid, bardzo fajne składniki. To jest oczywiście marka wegańska, nietestowana na zwierzętach, jest uznawana jako clean beauty i to serum ogólnie ma dawać efekt, że skóra będzie bardziej wygładzona, oczyszczona i będzie miało taki glow. W ogóle sama nazwa marki Monday Born bardzo skojarzyła mi się z Summer Fridays. Taka podobna gra słów, ale ogólnie koncepcja bardzo mi się podoba. Raczej na razie nie będę zamawiać, no bo musiałabym zamówić specjalnie ze strony Tani, bo nigdzie więcej ona nie jest dostępna. Kosztuje $58, jeżeli chodzi o pielęgnację, to ja zdecydowanie mogę dać dużo więcej pieniędzy niż na kolorówkę. Ale jestem bardzo ciekawa, jak ta marka będzie się rozrastała. Jestem bardzo ciekawa kolejnych produktów. Bardzo chętnie bym to przetestowała, no ale przez to, że no raczej dostawa do Polski nie będzie tania, no to... Na razie odpuszczam, ale chciałam wam dać znać, że właśnie kolejna osoba ze świata beauty stworzyła swoją markę, więc super, ja trzymam za Tani kciuki, bo bardzo ją lubię. Kolejna nowość to jest marka Youth to the People i ja właśnie wczoraj na przykład robiłam live i pokazywałam wam taką maskę żółtą, to jest taka maska całonocna, która fajnie się sprawdzi na dzień, nie pod makijaż, tylko po prostu teraz jak siedzimy w domu na cały dzień, to
bardzo mi się podoba, ale nie o tym temat, bo chciałam Wam powiedzieć, że jest nowy produkt Yerba Mate Resurfacing znowu, Energy Facial i to jest Instant Mikrodermabrazja Enzyme Treatment, czyli mamy taką jakby coś jak ten peeling, tak mi się wydaje przynajmniej, stołpy, gdzie mamy też właśnie peeling z enzymami i to też właśnie ma dawać efekt oczyszczenia. Ogólnie marka Use to the People jest dostępna w Sephorze i ona jest znowu uznawana jako taką, jako taka marka czysta, czyli z fajnymi składami, z dobrymi i wszystko, że niby jest ok. To jest chyba też marka wegańska i nietestowana na zwierzętach, jeżeli dobrze kojarzę. To jeszcze w tym momencie nie jest dostępna, ale jestem bardzo ciekawa właśnie, czy to wejdzie do Polski, bo tu na razie, że oczywiście Sephora amerykańska 24 marca. Bardzo chciałabym, żeby weszła, bo właśnie miałam to, mam tą maskę i o ile na noc ona mi się nie do końca sprawdza, dlatego, że ona w ogóle jakby nie wchodzi w skórę, tylko na niej siedzi. Ona oczywiście to trochę wejdzie, ale cały czas jest ten taki filtr, to nie do końca czuję się komfortowo, żeby z nią spać, ale na cały dzień, żeby ją nałożyć, skóra potem jest tak mięciutka i tak fajna, że więc no jestem tego ciekawa. Ale jeszcze z pielęgnacji, Farsali Beauty i mamy pierwszy krem nawilżający. To jest Moisturizing Gel Cream. To, co mi się nie podoba, to to, że został tutaj dodany te kawałki złota, co sprawia, że no, ten krem od razu będzie droższy, ale to tak naprawdę nic nie daje waszej skórze. I z tego, co widzę, to oni po prostu chcieli kontynuować tą swoją serię, bo mają ten olejek z tym złotem, spray ze złotem, no i teraz ten krem nawilżający. To jest po prostu dodane po to, żeby dać więcej, większą kwotę za ten produkt i żeby to wyglądało bardziej ekskluzywnie. Więc jeżeli chodzi w ogóle o Farsali, to jak ich to jest w ogóle coś śmieszne, bo to jest marka pielęgnacyjna, ale przez to, że oni tak się wypromowali, że to sobie nalewacie na twarz i potem nakładacie podkład, ja jej w ogóle nie kojarzę jako marki pielęgnacyjnej i w życiu nie kupiłam na pewno tego kremu, bo dla mnie to jest znowu zrobione, ogólnie krem jest przepiękny. Opakowanie jest przepiękne, wszystko jest przepiękne, ale nie traktuję tego jako pielęgnację. Wiecie, o co chodzi? Że po prostu właśnie bardziej to idzie dla mnie w stronę makijażu albo w stronę takiej pielęgnacji, która nie ma się skupiać na składnikach, na tym, żeby to faktycznie coś dawało na skórze, tylko żeby to fajnie wyglądało na Instagramie. Trochę mi się to nie podoba, że tak to odbieram, bo pewnie im też nie o to chodzi, chociaż w sumie nie wiem, bo no, dla mnie marka Farsali jest typowo instagramową marką. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą opinie, zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek będzie tego używał. Jeżeli Sephory będą w końcu otwarte, mam nadzieję, że jak najszybciej, ale wiemy jak jest, no to chętnie sobie podejdę i zobaczę, jaką ma konsystencję, ale raczej nie będę tego kupować. Ale informacja bardzo fajna. Sephora Polska będzie w końcu miała Ulę Henriksen. Czujcie to? Ulę Henriksen będzie w Polsce, więc bardzo się z tego cieszę. Jak wiecie, ja uwielbiam ich tą jakby serię z Bakuchiolem i podobno z tego, co zrozumiałam, będzie w maju. No i bardzo jestem ciekawa tych dwóch ich produktów, bo Fat Glow Facial to jest znowu taka maska, czekajcie, jak to jest blisko nazwane? Czy ja to mogę przybliżyć? Mogę. Tu mamy właśnie kwasy PHA, czyli to coś takiego bardziej jeszcze delikatniejszego niż kwasy AHA czy BHA. I mamy jeszcze taki inny produkt i nie mogę do końca znaleźć zdjęcia tego. Znaczy na pewno tutaj już jak Wam pokażę, to Wam wkleję, ale chodzi mi o tą maskę Cold Plunge Pore Mask. I o ile, właśnie jest taki problem, bo ja tego nie potrzebuję, ale bardzo podoba mi się, że to jest maska i że jest taka turkusowa i no ogólnie lubię. Aha, to jest to zielone. Dobra. Czy to po prostu ma być taka maska, która będzie zwężać widoczność porów. W sumie z jednej strony to potrzebuję tego, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak wejdzie do Sephory, czy na przykład będzie wchodzić na promocję minus 20%, to wtedy bardzo chętnie się tym bardziej zainteresuję. No i teraz to jest wszystko, co mam zapisanego na Instagramie. Wchodzę sobie na zrzuty z ekranu z Sephory. No i ogólnie, jeżeli chodzi o Rossmann, no to tak jak właśnie Wam mówiłam w tym ostatnim filmie, oni będą teraz robić dużo rzadziej te update'y, nowości, dlatego nie mogę Wam nic powiedzieć. Oprócz tego, że właśnie wtedy, w tamtym filmie nie powiedziałam Wam, że wchodzi Misza do Sephory, więc będzie dostępny ten kiedyś mój ulubiony krem BB Perfect Cover w numerze 13. Ale to, co mnie bardziej zaciekawiło, to to, że Misza też ma coś takiego jak MBB Boomer i to jest baza zwiększająca trwałość kremu BB. Jestem właśnie ciekawa, czy to tylko zwiększa trwałość kremu BB, czy ogólnie po prostu podkładów. To może być coś ciekawego, szczególnie dla osób, które właśnie mają problem z tym, że podkład czy cokolwiek im się zbyt długo na twarzy nie trzyma. Więc chciałam Wam dać znać, że po prostu coś takiego będzie niby od kwietnia, no ale
Nie wiem, jak to w tym momencie będzie wyglądało, ale chciałam Wam dać nadzieję, że coś takiego będzie. Jeżeli chodzi o polską Sephorę, no to mamy już dostępną właśnie tą maskarę z Anastazji, o której mówiłam ostatnio, po 140 zł, ale macie też miniaturkę za 75 zł. I jeszcze to, co chciałam powiedzieć, to właśnie Estée Lauder wychodzi z... Znowu, oni w sumie co rok wychodzą z tą kolekcją Bronze Goddess. No i znowu mamy rozświetlacz za 200 zł, wygląda przepięknie w opakowaniu, jest taki mega, mega intensywny złoty, ale obawiam się, że właśnie przez to, że jest aż tak mega, mega złoty, no to będzie niestety za ciemny, więc znowu na pewno nie będę teraz kupować, dopóki nie będę mogła tego zasłoczować, bo wydaje mi się, że on na 90% będzie za ciemny, ale wygląda przepięknie w opakowaniu. I właśnie zostały nam już rzeczy pielęgnacyjne, dlatego że sporo nawet tych nowości mamy. W sumie trzy marki. Czyli marka Dr. Jart. I tutaj jestem tego ciekawa, więc jeżeli macie, to dawajcie mi znać, bo Sisa Pearl Tiger Grass Sleep Air Intensive Mask, czyli maska na noc o działaniu naprawczym. I co tu jest więcej napisane? O działaniu naprawczym, która podczas snu łagodzi skórę i uspokaja zaczerwienienia. Maska zawiera wąkrotkę azjatycką, która właśnie jest genialna na wszystkie takie wrażliwe skóry, na takie zaczerwienione, i ogólnie jest bardzo dużo kosmetyków teraz typu cica, właśnie tak się chyba, nie wiem, czy się w ogóle mówi cica czy cika, ale jest bardzo dużo takich rzeczy. No i właśnie ma to i ona też stymuluje odnowę komórek, ponadto zawiera ziołowy kompleks, który wspomaga proces gojenia skóry. I mamy tutaj lekką konsystencję. Okej, więc to kosztuje 155 zł, ale to ma, słuchajcie, 110 ml, więc sporo. Więc jeżeli miałyście to już, kupiłyście to wcześniej, dawajcie znać, co myślicie, bo wiem, że ogólnie ta cała gama Cicaper jest bardzo popularna. Dalej mamy też Dr. Jart Vital Hydra Solution i ogólnie tam mamy właśnie i krem do twarzy, i mamy krem pod oczy, czyli coś takiego głęboko nawilżającego. Nie wiem właśnie, co myślę o Dr. Jart, dlatego że nigdy wcześniej nic od nich nie miałam i nie wiem, ale chciałam Wam dać znać, że właśnie też taka gama nawilżająca jest dostępna, ale mamy też coś nowego z marki The Inky List. The Inky List to jest coś takiego jak The Ordinary, czyli znowu bardzo minimalny marketing, bardzo minimalna w ogóle szata graficzna z bardzo fajnymi takimi mega prostymi składami, czyli mamy coś takiego teraz już jak The Ordinary właśnie, The Inky List, Good Molecules i w Polsce mamy tą markę Liku. Jeżeli dobrze pamiętam, że tak to się czyta. I tutaj z tego Inky List mamy witaminę B, C i E w kremie, czyli lekki krem nawilżający, który zapewnia wszystkie niezbędne witaminy dla zdrowej skóry. Rozjaśniający i nawilżający kompleks witaminy B3, rozświetlający C i kojący E. I to kosztuje 26 zł za 50 ml. Bardzo tanie jak na Sephora. A składowo też powinien być fajny, więc może to być fajny krem na dzień. Bo mamy właśnie witaminę B, C i E, więc spoko się nadaje to na dzień. Ciekawa jestem tego. I mamy ostatnie marki, ostatnią markę, czyli Herborian. I tutaj mamy dwie nowości z serii Milk and Peel, bo mamy olejek do demakijażu. Olejek do demakijażu o właściwościach złuszczających o konsystencji balsamu. Powstał na bazie mleka sezamowego znanego z właściwości złuszczających. I mamy tutaj też enzymy, które delikatnie złuszczają skórę i usuwają martwe komórki. Ponadto zostało wykonane z ponad 40% olejków roślinnych. Tu jestem ciekawa, bo kurczę, jeżeli to jest balsam do demakijażu, to nie wiem, czy codziennie w takiej ilości chcę nakładać znowu właściwości rzeczy złuszczające i... No i po prostu złuszczające. Nie wiem, ale mamy 75 ml za 109 zł. Ogólnie jest to ciekawy produkt, ale właśnie wcześniej nie przeczytałam nic o tym złuszczaniu. Ale mamy też maskę z tej serii. Maseczka do twarzy o właściwościach złuszczających zawiera mleczko sezamowe, które poprawia mikrokrążenie skóry, enzymy, które działają złuszczająco i jeszcze olejek sezamowy, który pomaga odżywić skórę i zapewnia jej komfort. Czyli to by wyglądało, jakby to była właśnie taka maska oczyszczająca, ale od razu taka kojąco nawilżająca. Więc jeżeli dobrze rozumiem, to wtedy używacie tylko tego i nie macie ani podrażnionej skóry, ani zaczerwienionej, jest oczyszczona i jest nawilżona. To brzmi ciekawie. 140 zł za 60 gramów. Co myślicie o tym? Tego jestem ciekawa. I tak się zastanawiam, czy by nie zrobić tutaj zamówienia na Sephorze z tymi produktami pielęgnacyjnymi i ich nie przetestować. Co o tym myślicie? Jesteście ich ciekawi czy nie? Dajcie znać, bo ostatnio nic takiego nie kupowałam z pielęgnacji, więc w sumie mogłabym coś tam kupić, jako że już dawno nic nie kupowałam. No i tak naprawdę to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać i o czym chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo o to przede wszystkim chodzi. Dziękuję, że jesteście i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!